Witam Państwa w kolejnym filmiku. Dzisiaj o tym, jak pozbyć się żylaków. Nazywam się Renata Polak. W szczególności witam moich subskrybentów, a ci Państwo, którzy jesteście nowi, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj i włączenia powiadomień. Będziecie wtedy mieli informacje od razu, kiedy pojawi się nowy film na kanale. Ale wracamy do tematu dzisiejszego filmiku, mianowicie o tym, co zrobić, jak pozbyć się tych żylaków, kiedy już je mamy, kiedy już one wywołują symptomy, mianowicie obrzęk, ból, opuchliznę, ociężałość nóg. Około 40% dorosłych osób boryka się z tym problemem i najczęściej niestety kobiety, bo aż 4 razy częściej to kobiety cierpią z powodu żylaków, a jest to spowodowane hormonami żeńskimi, bo cieńsze są wtedy ściany żył i delikatniejsze. Żeby zrozumieć, dlaczego my pewne rzeczy musimy stosować, dlaczego pewne rzeczy są istotne, bo nie wystarczy powiedzieć, musicie Państwo na przykład, nie wiem, pływać, albo musicie Państwo biegać, czy też spacerować. Należy znać mechanizm, który powoduje, że jeśli pewnych rzeczy nie zrobimy, to nie pozbędziemy się tych żylaków, nie sprawimy, że kondycja tych żył się poprawi. Wiemy, że serce pompuje krew do tętnic. I przy sercu ciśnienie w tych tętnicach jest najmocniejsze. Następnie ona ma żyłami wrócić do serca. Więc im dalej od serca, tym ciśnienie się zmniejsza, tym ono jest mniejsze. Czyli przepływ tej krwi jest wolniejszy. Organizm wyposażył nas w mechanizmy, które sprawiają, że ten przepływ ma być swobodny. Takim mechanizmem są na przykład zastawki w żyłach, które sprawiają, że ta krew się nam nie cofnie. Ona dzięki temu, że te zastawki mamy i mamy ich najwięcej właśnie w dolnych częściach nóg, to tam jest ich najwięcej po to, żeby nie dochodziło do zwrotnego cofania się krwi. Bo to jest właśnie niebezpieczne. Same te jednak zastawki same w sobie nie są w stanie sprawić, że ten przepływ będzie dobry i nie będzie zatrzymywany. Organizm dostarczył nam drugiego mechanizmu, jakim są nasze mięśnie. Bo jeśli my napinamy mięsień, jeśli mięsień się kurczy, to on automatycznie naciska na coś, co jest pod nim, czyli na żyły. On naciska na żyły, w żyłach wzrasta ciśnienie, jest naciskana żyła, w związku z tym przepycha tą krew dalej. Jeśli te dwa mechanizmy dobrze działają, to nie mamy żadnych problemów. Natomiast żylaki pojawiają się wtedy, kiedy coś się dzieje z zastawkami zwrotnymi, czyli one po prostu osłabione są w wyniku tego, że cały czas bardzo mocno pracowały, bo nie było tego drugiego mechanizmu chroniącego czy zabezpieczającego przed zastojami, czyli ścisku mięśni. I wtedy dochodzi do powstania żylaków. Dlatego mówię, żeby problem rozwiązać, muszą te dwa mechanizmy razem współpracować. Czyli pierwsza rzecz, my musimy ćwiczyć. To chyba wszyscy wiedzą. Musimy najlepiej spacerować, intensywny spacer, czy jazda na rowerze, wszystko, czy pływanie, to wszystko jest bardzo ważne. I to dlatego mówię, żeby był swobodny przepływ tej krwi w żyłach. To tytułem wstępu, jeśli chodzi o te rzeczy, które po prostu powinniśmy robić. Jeśli mamy te żylaki, to uważam, że nie ma możliwości pozbycia się problemu, jeśli zastosujemy tylko coś zewnętrznego. To jest to, co najczęściej ludzie stosują, bo widzą, że żylak jest na zewnątrz, w związku z tym stosują maści. Nie dojdziecie tędy nigdzie. Musicie stosować wszystko naraz. Musicie działać systemowo, czyli stosujemy rzeczy wewnętrznie i stosujemy rzeczy zewnętrznie. W związku z tym zaczniemy od tego, co mamy robić wewnętrznie, co powinniśmy przyjmować po to, żeby wzmocnić żyły, żeby uszczelnić te żyły, żeby nie dochodziło do przepływu wody z żył, żeby te żyły wzmocnić ścianki, żeby nie było, żeby one były mocniejsze i mocniej przepychały tą krew. I takie rzeczy. Zaczniemy od witamin. Musimy zwiększyć ilość witamin, które spożywamy. I to możemy zrobić w sposób naturalny albo się suplementujemy. Możecie Państwo wybrać, który sposób jest dla Was lepszy. Witaminy, które nas interesują, to są witamina C, witamina E, witaminy z grupy B, czyli witaminy B6 i B12 i bioflawonoidy. Bioflawonoidy to nic innego jak substancje, które sprawiają, że warzywa i owoce mają intensywne kolory.
Jeśli chodzi o witaminy z grupy B, to najwięcej witaminy B6, B12 mamy w podrobach i w mięsie. Wegetarianie muszą się suplementować. Jeśli chodzi o witaminę C i E, to mamy je w owocach, w pestkach. I tak, jeśli chodzi o owoce, to polecane są grejpfruty, pomarańcze, warzywa to papryka czerwona, kapusta, dalej borówki, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, czarny bez, czyli to wszystko, co ma kolory, czy tak powiedziałam, te bioflawonoidy. Rośliny strączkowe, aronia, co jeszcze? Papryka już była, seler. Teraz kolejna rzecz ważna, to jest koenzym Q10. I ten koenzym Q10 znajduje się w rybach, w podrobach, w pełnoziarnistych zbożach. Jest go najwięcej. Można dostać suplementy i połykamy wtedy jedną, dwie kapsułki dziennie tego koenzymu Q10. Następna rzecz to oczywiście kolagen, żeby wzmocnić ściany żył. Kolagen jest dostępny w postaci suplementu. Jeśli chcemy naturalny, to przepraszam, to wywary z nóżek kurzych albo z nóżek ze świni. I wtedy dostarczamy odpowiednią ilość kolagenu. Krzem, ponieważ krzem buduje ściany naczyń krwionośnych. Dlatego krzem jest ważny. Krzem, jeśli chodzi o zioła, to dużo krzemu jest w skrzypie, w podbiale i w pokrzywie. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie, to krzem znajduje się na przykład w płatkach owsianych, w kaszy jaglanej, w kapuście, w otrębach, w cebuli, w czosnku. To są naturalne formy krzemu. Bo mówię, bo on buduje ściany naczyń krwionośnych, dlatego musimy zwiększyć ilość krzemu przyjmowanego. Następna rzecz to jest rutyna. Jest to flawonoid pochodzenia roślinnego. I rutynę znajdziemy w mięcie pieprzowej, w dziurawcu, berberys, czarny bez, ruta i w pietruszce. W cebuli, w warzywach, przepraszam, w marchewce i w słodkich ziemniakach. I dlaczego tą rutynę należy stosować? Bo rutyna wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, redukuje stany zapalne, zmniejsza opuchliznę, jednak nie może być stosowana przez osoby, które przyjmują środki przeciwdepresyjne i osoby, które z jakichś powodów nie mogą czy nie chcą podnieść żelaza, dlatego że rutyna zwiększa wchłanialność żelaza w organizmie. Teraz z takich suplementów polecanych, może mniej znanych w Polsce, to jest Gotukola. Nazwa polska jest niezmiernie trudna. Nazywa się, pozwólcie, że spojrzę, bo nie pamiętam nazwy. Nazywa się wąkrota azjatycka. Nazwa trudna do zapamiętania. Lepiej pamiętajcie Gotukola. Przyjmujemy od 60 do 100 mg dziennie. Ona stymuluje produkcję kolagenu, uszczelnia naczynia krwionośne, poprawia krążenie i no, leczy też generalnie. Również na problemy skórne jest polecane Gotukola. Kolejna rzecz mało znana w Polsce to jest korzeń miotły rzeźnika. Bardzo dziwna nazwa, pochodzi z Ameryki. To jest krzew dorastający do 4 metrów. I ten krzew jest o tyle istotny, że on oprócz tego, że redukuje stany zapalne i poprawia krążenie, to zawiera jeszcze mnóstwo innych pierwiastków, które są bardzo istotne z punktu widzenia zdrowotności żył. Tam jest magnez, krzem, cynk, molibden, potas, selen i przyjmujemy od 30 do 50 gramów, przepraszam, do 50 mg 3 razy dziennie. Taką kurację robimy 2 tygodnie, po 2 tygodniach robimy przerwę. Osoby, które borykają się z nadciśnieniem, powinny uważać, jeśli zaczną stosować korzeń miotły rzeźnika, to powinny sprawdzać nadciśnienie, czy też nie wpływa negatywnie, czy też pozytywnie na nadciśnienie. Tu jest to rzecz, którą należy obserwować. Wszystkie rzeczy generalnie, jeśli chodzi o suplementy, jeśli chodzi o witaminy, to radzę stosować przez krótki czas, 2-3 tygodnie, a następnie robić przerwy po to, żeby nie przyzwyczaić organizmu do stałego podawania, bo wtedy one będą miały znacznie mniejsze działanie. Jeśli będziemy robić przerwy, czy na przykład rozpoczniemy kurację na przykład Gotukolą 2 tygodnie, po 2 tygodniach przechodzimy na korzeń miotły rzeźnika, po 2 tygodniach idziemy do czegoś innego, na przykład suplementujemy się czy witaminami, czy też krzemem, po to, żeby nie było wszystko naraz, żeby organizm mógł sobie z tym poradzić, a jednocześnie nie przyzwyczajał się do tego, że my mu codziennie podajemy coś.
tak? Bo wtedy to działanie będzie zmniejszone i znowu potem wracamy znowu do tej swojej kuracji, którą rozpoczęliśmy. Następna rzecz to rzecz polecana osobom, które mają albo mocne ściany żołądka, albo lubią mocne, ostre przyprawy, to jest pieprz kajen. Pieprz kajen z racji tego, że jest bardzo ostry, poprawia krążenie, jest antyoksydantem, zmniejsza ból i opuchliznę. I taka kuracja, jeśli ktoś jest w stanie taką kurację przeprowadzić, to stosuje się to jedną łyżeczkę pieprzu kajen na szklankę ciepłej wody 3 razy dziennie przez okres 2 tygodni, przerwa. Tak, powiedziałam. To jest dla osób, które mają mocne żołądki albo lubią ostre przyprawy. Kolejna sprawa to jest ekstrakt z pestek winogrona. To są pestki z winogrona i 1-2 kapsułki dziennie czy po jedzeniu. Pestki z winogrona sprawiają, że redukuje się opuchlizna i obrzęk generalnie nóg i ten przepływ się również poprawia. Przy czym jeśli chodzi o pestki, to nie mogą stosować tego ekstraktu z pestek winogrona osoby, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe. Dlatego, że ekstrakt rozrzedza dodatkowo krew i może dojść do krwawień. Dlatego ostrzeżenie dla tych osób, które stosują antykoagulacyjne, przeciwzakrzepowe leki. Kolejna sprawa, którą możemy zastosować, to jest ekstrakt z kory sosny. Nie dosyć, że jest antyoksydantem, poprawia jakość i zdrowotność żył, działa przeciwzakrzepowo, dalej zwiększa elastyczność żył, ponieważ łączy się z kolagenem, działa przeciwzapalnie i takiego ekstraktu możemy stosować do 200 mg dziennie. Następną rzeczą to nostrzyk żółty, stosowane od wielu, wielu lat. Działa zbawiennie na żyły, ponieważ redukuje opuchliznę, redukuje obrzęki, redukuje ociężałość tych nóg, działa przeciwzakrzepowo. Nostrzyk, roślina, zioło znane od wielu lat, działa zbawiennie na nogi, dlatego że redukuje obrzęki, działa przeciwzakrzepowo, działa przeciwzapalnie, redukuje opuchliznę i ból. Ale ostrzeżenie, kobiety w ciąży, ani osoby, które biorą leki przeciwzakrzepowe, nie mogą stosować nostrzyka żółtego, bo rozrzedza krew. Chyba że lekarz Wam na to pozwoli, na dodatkową rzecz, która Wam rozrzedzi krew. I to wszystko chyba z tych rzeczy wewnętrznych jest ich kilka. Tak jak powiedziałam, musimy działać systemowo, czyli zaatakować problem z każdej możliwej perspektywy. Zapomniałam jeszcze na początku powiedzieć Państwu, że oprócz tego, że działamy zewnętrznie, wewnętrznie, to powinniśmy również stosować prewencję, czyli jeśli te żylaki zostały przez nas wyhodowane, bo to tak się najczęściej dzieje, bo jest grupa ludzi, które ma żylaki genetycznie, czyli ma słabsze te żyły i oni będą je mieli bez względu na to, czy będą coś robić, czy nie, ale spora grupa osób te żylaki po prostu wyhodowała w wyniku swojego złego działania, czyli czegoś złego, co robiliśmy w przeszłości. Żeby temu zapobiec, to musimy, mówię, stosować prewencję. I tutaj zachęcam Państwa do obejrzenia filmiku, który zrobiłam wcześniej, który mówi o tym, jak zapobiegać powstawaniu żylakom. Żeby wyeliminować te rzeczy, które sprawiają, że te żylaki się pojawiają, te żylaki są jeszcze intensywniejsze, jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej nam doskwierają. Teraz przechodzimy do rzeczy, które powinniśmy stosować wewnętrznie, bo tak jak powiedziałam, stosowanie tylko maści zewnętrznych tak naprawdę będzie miało mały efekt. Niewiele Państwo to da, będzie to działanie miejscowe, krótkotrwałe. My atakujemy problem systemowo. Z rzeczy, które pewno Państwo znacie, to jest maść z kasztanowca, powszechnie stosowana. Również można stosować okłady z kapusty, czyli bierzemy liść, rozbijamy, przykładamy i zawijamy na noc najczęściej. Kapusta nam zredukuje ból, zredukuje nam stan zapalny i obrzęk. Następnie okłady z kory dębu, czyli robimy wywar z kory dębu, bierzemy łyżkę na przykład na szklankę wody, gotujemy, macerujemy, cedzimy i jakiś nośnik typu wata, typu, nie wiem, jakaś bawełniana szmatka, nakładamy, owijamy bandażem i przez noc taki okład sobie trzymamy. Możemy stosować masaże. Masaże do tego będą nam służyły olejki, które świetnie wpływają na to i działają przeciwzapalnie, działają przeciwzakrzepowo. Uwaga, jeśli chodzi o masaże, masaże zawsze stosujemy od kostki do serca. Nie stosujemy masażu od kolana do kostki, tylko od kostki
do kolana. Po to, że my chcemy tą krew przepchnąć w stronę serca, a nie od serca w dół. I tak, z olejków to możemy stosować. Olejek cytrynowy. Tutaj zastosujemy na przykład jakiś olej nośnikowy, to może być z awokado, może to być migdałowy. Do tego wkrapiamy 5 do 10 kropel oleju cytrynowego i tym olejkiem takie masaże robimy. Może to być olej rycynowy, może to być olej z gorczycy. To są olejki rozgrzewające, czyli wszystko to, żeby to krążenie się nam, ta cyrkulacja nam się poprawiła. Również polecany jest olejek z drzewa herbacianego, tak. On też działa przeciwzapalnie. Oprócz tego ma jeszcze przeciwgrzybicze właściwości, ale to nas nie interesuje. Nas interesuje w tym momencie jego właściwości przeciwzapalne. Świetną rzeczą, naprawdę gorąco polecam, to okłady z gorzcznika kanadyjskiego. Mało znana rzecz w Polsce, działa fenomenalnie. Na bazie tego gorzcznika jest wiele leków robionych. Gorzcznik kanadyjski ma niesamowite właściwości, jeśli chodzi o leczenie żylaków. On działa ściągająco, obkurcza, czyli to, co chcemy. My chcemy obkurcza naczynia krwionośne. Działa przeciwzapalnie. Dostępny jest proszkowany gorzcznik kanadyjski. Robimy z tego wywar i robimy z tego okłady na noc. Taką kurację polecam przeprowadzić miesiąc, następnie zrobić przerwę po miesiącu. Kolejną rzeczą, którą możemy jeszcze zastosować, to jest polewanie nóg. To są zimne natryski na nogi, bo one nam będą tą krew przepychać. Możemy to zrobić tylko zimne natryski, na bardzo prosty i tani sposób, czyli po prostu stajemy pod prysznicem, polewamy nogi zimną wodą przez kilka sekund i może to być jednorazowe, a możemy robić naprzemiennie ciepłą, nie gorącą wodą, bo gorąca woda jest niedobra i szkodliwa dla żylaków, czyli na przykład 3 sekundy ciepłą wodą i 5 sekund zimną wodą. To jest terapia leczenia zimną wodą, którą tak naprawdę zapoczątkował polski mnich dawno temu, ale spopularyzował ją Knajp i dlatego znana jest pod postacią, znaczy znana jest pod nazwą terapii Knajpa. Nigdzie nie podaje się w źródłach, że tak naprawdę tą metodę opanował polski mnich. A na świecie znana jest pod nazwą terapii Knajpa, czyli polewanie zimną wodą. Metoda tania, prosta, wszędzie do zastosowania. Polewanie sprawi, że te żyły będą udrażniane, że one będą zmuszone do pracy. Ale oczywiście nieodzownym elementem leczenia tych żylaków jest ruch. To są spacery. Dlatego zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo spacerowali, ponieważ to poprawi Wam nie tylko cyrkulację żył w nogach, ale w ogóle przepływ krwi w całym organizmie. A jest to konieczne dlatego, że ten mechanizm, który tłumaczyłam na samym początku, jest bardzo ważny, czyli współdziałanie dwóch rzeczy, które organizm nam dał, żebyśmy nie mieli problemów z żylakami, czyli zastawki plus mięśnie. One muszą współdziałać. Myślę, że to na tyle na dzisiaj. Proponuję, żebyście Państwo wypróbowali te metody, nie wszystkie naraz. Stosujemy jedną metodę, następnie inną, naprzemiennie, po to, żeby się nie przyzwyczajać. A efekty na pewno przyjdą. I oczywiście efekty przyjdą, ale na to wymaga czasu, bo szybkie rozwiązania to jest zabieg. Zabieg usunięcia żylaków jest szybki i działa od razu. Natomiast wszelkie inne metody wymagają systematyki, wymagają poświęcenia i naszego zaangażowania. Ale jeśli Państwo to włożycie swoje serce w całe te zabiegi, to na pewno będziecie mieć rezultaty. Życzę miłego dnia, powodzenia w leczeniu żylaków. Zachęcam do oglądania innych filmików, do lajkowania i do zobaczenia.